Okres przygotowawczy już za nami, przed nami początek Pucharu Świata w skokach narciarskich. A obok mnie lider naszej reprezentacji, kapitan można by rzec, Kamil Stoch. Kamil, jakie emocje tobą targają przed tym początkiem? Niepewność, zaciekawienie, zniecierpliwienie? No szczerze powiem, nie targają mną emocje. Staram się być bardzo spokojny i spokojnie patrzeć na to, co się wydarzy wkrótce. Cieszę się jak najbardziej tym, że za kilka dni rozpoczną się zawody i że będę mógł w końcu zacząć rywalizować. Jak ty się czujesz w tej chwili przed tym nowym sezonem? Bo ten okres przygotowawczy, nie startowałeś aż tyle w cyklach letnich Grand Prix, co pozostali. Łukasz mówi, że jakbyś był miał troszeczkę, jak gdyby, nie chcę powiedzieć, że lżej. Nie, bo pracowałeś ciężko. Ale jak gdyby ten okres startowy letni nie był tak intensywny. Tak, no ten okres startowy, okres letni przygotowawczy do zimy rzeczywiście pod względem startów miałem lżej, ale to było zamierzone, to było celowe, specjalnie przed, a właściwie po skończeniu sezonu zimowego usiadłem z trenerem i po prostu porozmawialiśmy na ten temat, powiedziałem mu czego ja oczekuję, czego ja chcę. A chciałem przede wszystkim odpocząć, nabrać takiej wewnętrznej siły mentalnej na teraz, no powiedzmy sobie szczerze, takie dosyć trudne dla mnie 2 lata. W tym roku są Mistrzostwa Świata, w następnym roku będą Igrzyska Olimpijskie, także tych emocji będzie na pewno sporo. Wróciliście dopiero z Lillehammer, z takiego ostatniego zgrupowania tam na tej skoczni. No i jak? Już pod kątem tego pierwszego konkursu. Jak ta skocznia, jak ci się tam skakało? Skocznia... Prawdę powiedziawszy, nie zmieniła się od zeszłego roku. Wszystko wyglądało tak samo. Skoki były różne, bo też różne panowały warunki na skocznie było. A szczerze powiem, był to jeden z najtrudniejszych obozów treningowych pod właśnie względem technicznym. Było bardzo mocno wiatr z tyłu i praktycznie przez cały tydzień. Także nie było nic, żadne metry nie były za darmo, trzeba było się sporo napracować, ale pod tym kątem uważam, że było to nam bardzo pomocne, bo jeżeli o to chodzi, to nic tam nie zaskoczy. Nowe kombinezony. Najpierw miało być 0 tolerancji, potem ta tolerancja zwiększyła się jednak do tych 2 cm. Jak ci się skacze w tych nowych kombinezonach? Bardzo dobrze, cieszę się, że te 2 cm jednak tolerancji będą. Te 0 tolerancji powodowało to, że kombinezony bardzo mocno uciskają w niektórych miejscach, zwłaszcza w rękawach. Ja miałem taki przypadek podczas ostatnich zawodów, że nawet nie czułem rąk, bo ręce mi tak zdrętwiały, że nie mogłem zapiąć wiązań. Kamil, najważniejsze to jest to, co mówisz, że skaczecie się w tym kombinezonie świetnie. Kamil, twoje osobiste sportowe cele na ten sezon? No tutaj wiele się nie zmieni, będę stanowczy, będę obstawał przy tym, co cały czas mówię, że chcę się rozwijać, chcę być coraz lepszym i chcę osiągnąć lepszy wynik niż to było w roku ubiegłym.